Wiecie, chciałbym się dzisiaj z wami dzielić tematem wiary. Tematem ojcostwa w kontekście wiary. Jako wstęp użyję pewnego świadectwa. Powiem wam, dzisiaj jest dzień szczególnej i wzmożonej mojej nienawiści do dzieł diabelskich. Szczególnej, wzmożonej nienawiści do dzieł diabelskich. Dzisiaj jest mój dzień. Do choroby, do grzechu, do kłamstwa, do oszustwa. Dzisiaj jest, mam taki dzień dzisiaj. Wiecie czemu? Bo wczoraj zmarł mój ojciec. W nocy. Umarł w nocy mój ojciec. Dlatego dziś jest szczególny dzień nienawiści mojej do dzieł diabelskich. Powiem wam szczerze, nienawidzę grzechu, choroby i diabelskiego kłamstwa. I wierzę w to, że Ojciec, który jest w niebie, szczególnie nienawidzi grzechu, choroby i diabelskiego kłamstwa. I zapłacił Jezus wielką cenę, żeby to pokonać. Wielką cenę zapłacił, żeby to pokonać. I wiecie, jestem przekonany, że Jego miłość objawiła się w tym, że On to pokonał. Jego miłość do ludzi objawiła się w nienawiści do grzechu, do choroby i do diabelskich dzieł. Dlatego powiedział do syna: synu, skończymy z tym. Syn powiedział: ojcze, skończymy. I skończyli. I skończył. Jezus z tym skończył. Pokonał grzech. Złamał mojego żądło. Pokonał tego skorpiona. Ten skorpion jeszcze łazi, ale ma złamane żądło, więc może tylko straszyć. I pokonał śmierć. Pokonał śmierć. Przez swoją śmierć pokonał wszystkie dzieła diabelskie, łącznie ze skutkami, do których te dzieła prowadzą. Przez swoje zwycięstwo. I wierzę, że Kościół jest po to, aby to oznajmiać. Aby każdy się o tym dowiedział. Aby ludzie nie chodzili w diabelskim zwiedzeniu. By nie byli oszukiwani. Wiecie, moim marzeniem jest Kościół Dziejów Apostolskich. I wierzę w to i widzę ten Kościół w Olsztynie. Widzę Kościół w Olsztynie. Widzę nas, jak chodzimy. Parami, czy nie parami, czy pojedynczo. Wiecie, wiara to jest to, czego jeszcze nie ma. To jest wiara. Wiecie, nie sztuką jest wierzyć w to, co już jest. To nie jest żadna sztuka. Wszyscy w to wierzą. Wszyscy w to wierzą, w to, co już jest. Ale Boża wiara to jest wiara w to, czego jeszcze nie widać. Ale to jest obietnica. Wiara w obietnicę. A obietnica jest taka, że będziemy niweczyć dzieła diabelskie. Po to Jezus posłał uczniów i po to sam wstąpił. Wiecie, nie ma dzisiaj Radka. Nie ma dzisiaj pastora. Pozdrawiamy go? Amen? Pozdrawiamy go. W imieniu Jezusa sprzeciwiamy się temu diabelstwu, które sprawiło, że jego ciało zaniemogło. Sprzeciwiamy się. W imieniu Jezusa niech to będzie złamane. I wiecie, coś wam powiem. Czy on
wie, że my go pozdrawiamy? Myśmy go pozdrowili. Ale czy on o tym wie? Czy on o tym jeszcze nie wie? A to już jest fakt. Pozdrowienia jeszcze ich są. Już są. Ale on jeszcze ich nie otrzymał. Wiecie, kiedy je otrzyma? Albo jak Asia wróci do domu, albo jak odsłucha jego kazania. Ale one już są. Ale on jeszcze ich nie ma. Ale jeżeli byłaby obietnica dla niego, że Kościół go pozdrawia, to on zbliża się przez swoją wiarę do tych pozdrowień, a te pozdrowienia zbliżają się do niego przez wiarę. Bo wiara to jest to, czego jeszcze nie ma, czego jeszcze nie widzę. Ale jestem przekonany, że to przyjdzie, bo tak mówi obietnica. I nie obchodzi mnie, co widzę. I nie obchodzi mnie, co mówią ludzie. Obchodzi mnie to, co mówi obietnica. Tylko to mnie interesuje. Co mówi słowo. Bo to słowo to jest rzeczywistość, a ta cała reszta, którą widzimy, to jest jedno wielkie kłamstwo diabelskie. To jest jedno wielkie diabelskie kłamstwo. I musimy się nauczyć odróżniać rzeczywistość, która nie jest Bożą rzeczywistością, od rzeczywistości, która jest rzeczywistością Królestwa. Rzeczywistością było, że było 5 chlebów dla 10 czy 15 tysięcy ludzi. Rzeczywistością widoczną dla oczu. Ale Jezus nie przejmował się tym, na co patrzą oczy. Pobłogosławił chleb i 5 chlebami, 5 rybami nakarmił 15 tysięcy. Dlatego, że chodził w rzeczywistości Królestwa. Dlatego, że jego wiara to było co polegała na tym, że widział to, czego jeszcze nie ma na podstawie obietnicy. Wiecie, zamawiam dla syna paczkę z klockami. Ona jest zapłacona, ona jest wysłana, ale jeszcze jej nie ma. Ale ja mówię mojemu synowi, ona już jest twoja. Tylko wierz. A jemu trudno uwierzyć. I nie wierzy. I wyobraźcie sobie, że przez to, że mu trudno uwierzyć, on nie zbliża się do tej paczki, a ta paczka nie zbliża się do niego. Oni się nie spotkają. My nie spotkamy się z przeznaczeniem, jeżeli nie będziemy mieli wiary, która spodziewa się tego, czego nie widać. My musimy mieć wiarę, która spodziewa się tego, czego jeszcze nie widzą oczy. Albo czego w ogóle nie widzą oczy. My musimy mieć wiarę, która sięga w inną rzeczywistość. I czerpać z innej rzeczywistości. Z rzeczywistości Królestwa na podstawie obietnic. Więc paczka jest zapłacona. Wiecie, nasze błogosławieństwo jest zapłacone. Nasza obfitość jest zapłacona. Bo Jezus powiedział, że po to przyszedł, aby Jego owce miały życie obfite w obfitości. Aby żyły pełnią szczęścia i pełną radości na tym świecie. Pełnią radości. I On za to zapłacił. Abyśmy żyli jako zwycięzcy nad grzechem, nad diabłem i nad wszystkimi działami diabelskimi. I On za to zapłacił. I to jest paczka, która jest zapłacona. Ale możemy ją wziąć. Ona stanie się naszym udziałem tylko przez wiarę. Nigdy nie stanie się inaczej. Nigdy nie stanie się ona naszym udziałem inaczej jak przez wiarę. Więc jeżeli chcesz wielkich rzeczy, zacznij wierzyć w wielkie rzeczy. A jeżeli chcesz małych rzeczy, to możesz wierzyć w małe rzeczy. Ja nie chcę małych rzeczy. Ja nie wierzę w to, że Bóg zrodził synów i powołał ich do małych rzeczy.
jakby mój syn dzisiaj powiedział mi, że marzy o tym, żeby zostać nałogowym alkoholikiem, a później stać się bezdomnym, a później, wiecie, chodzić, wiecie, na sztywnych, drewnianych nogach i zimą szukać sobie jakiegoś tam, wiecie, schronienia do spania. Tak bym powiedział, synu, chyba oszalałeś. Póki ja żyję, to się nigdy nie stanie. Nigdy w życiu na to nie pozwolę. Nigdy w życiu ojciec nie pozwala na to. Dlatego ta paczka jest wysłana, ten pakiet jest wysłany. Jest wysłane zwycięstwo nad grzechem w imieniu Jezusa, zwycięstwo nad chorobą, zwycięstwo nad wszelkim przekleństwem, nad wszelkim kłamstwem i zwycięstwo nad wszelkim ubóstwem. Jest wysłane. Ale można to wziąć tylko przez wiarę. A wiecie, wiara polega na tym, że jak ja naduszam kontakt, to zapala się światło. Bo jest przewód, na którym nie ma żadnej przerwy. Żadnej przerwy. Minimalna przerwa na tym przewodzie, przewodzie mocy między kontaktem a światłem, sprawi, że światło nie zapali się. Nie zapali się. Minimalna przerwa. Dlatego potrzebujemy doskonałej wiary. Doskonałej. Wierzę, że Jezus jest sprawcą doskonałej wiary i dokończycielem doskonałej wiary. Wiary, która patrzy w rzeczywistość Królestwa i widzi rzeczy, których jeszcze nie ma, ale one już są. Już są. Ze względu na to, że obietnice mówią, że one są. Że są wysłane. Wiecie, w taki sam sposób wzięliśmy nasze usprawiedliwienie. Nikt nic nie poczuł. Po prostu uwierzyliśmy. Jesteśmy usprawiedliwieni. W taki sam sposób można wziąć uzdrowienie. Bo On załatwił to na krzyżu. Obietnice, ile ich jest, wszystkie w Nim stały się rzeczywistością. Wszystkie w Nim stały się prawdą. W Jezusie Chrystusie. Abraham jest nazwany ojcem naszej wiary. Tak? Wychodzi na Boże Słowo, wychodzi do miejsca, którego nie zna, ale wie, że to jest lepsze miejsce. Widzi miasto zbudowane przez samego Boga. Widzi przez wiarę, przez objawienie, miasto zbudowane przez samego Boga. I wychodzi. Zostawia Ur Chaldejskie. Zostawia komfort, zostawia, wiecie, luksus. Bogate miasto, bogaty człowiek. Na Słowo Boże zostawia to wszystko. Uznaje to za śmieci, jak Paweł swoją całą religię. I wychodzi, i zostawia to. I idzie za Słowem. Izaak nie począł się z Ducha Świętego. Izaak począł się z pewnego kontaktu. Prawda? Z kontaktu między kobietą i mężczyzną. Prawie stuletni ludzie. Obumarłe łono. Dziadek stuletni i prawie stuletnia babcia. Ale Bóg daje słowo, byś miał potomstwo. Na początku oni myśleli, że to ma być inaczej. Ale to nie miało być tak, jak oni sobie wyobrażali swoim rozumem. Więc minęło jeszcze 15 lat, żeby byli jeszcze bardziej starzy. Żeby to stało się jeszcze bardziej niemożliwe dla zrozumienia ludzkiego. Wiecie, za 15 lat rodzi się Izaak. Rodzi się nie z Ducha Świętego. Rodzi się z kontaktu między kobietą i mężczyzną. Wiecie, żeby to zrobić, to trzeba mieć wiarę. Wiarę w rzeczy, które są niemożliwe dla ludzkiego rozumu. Abraham, to co najcenniejsze,
poświęca ze względu na wiarę w to, co słyszy. Ze względu na wiarę temu, który daje obietnicę. Obietnica była taka: twoje potomstwo będzie liczne jak piasek morski. A za chwilę drugie słowo usłyszał i mówi: chcę twojego syna na ofiarę. Słyszy Boży głos. Więc chwyta się obietnicy. Twoje potomstwo będzie jak piasek morski. Jeżeli złożę go na ofiarę, to jest niemożliwe, żeby moje potomstwo było jak piasek morski, bo to jest mój jedyny syn. Więc idzie z nim, uchwyciwszy się obietnicy, idzie z nim na górę. I mówi: może i Bóg go weźmie, ale go wskrzesi z powrotem, bo nie ma innej możliwości, żeby moje potomstwo było jak piasek morski. Nie ma innej możliwości. I dlatego słowo mówi, że dostał go z powrotem, jak gdyby z umarłych. Wiecie, to jest wiara. To jest wiara w coś, czego jeszcze nie widać, ale to już jest. Bo to jest obietnica. Jezus jest Abrahamem nowego przymierza. Sprawca wiary i dokończyciel wiary. I powiem wam, każda wiara ma swojego ojca. Każda wiara ma swojego ojca. Wiara, która się boi, ma swojego ojca. I wiara, która odważnie idzie po obietnicę, ma swojego ojca. I wiara, która się boi, jest niewiarą. Wiara, która się boi, to jest niewiara, to jest strach. I ma swojego ojca. I to jest diabeł, oszust, zwodziciel, kłamca. A wiara, która się nie boi i idzie w kierunku obietnicy, też ma swojego ojca. I to jest Jezus, sprawca i dokończyciel wiary. Wiecie, jeśli On sprawił w tobie wiarę, to możesz być pewien, że On ją dokończy. Jeśli On ją zrodził, bo On jest Ojcem wiary i On przez Ducha Świętego rodzi nas i wkłada w nas swoją wiarę. Jeżeli On daje nam swoją wiarę, to możesz być pewien, że On zadba o to, żebyś tą wiarę przyniósł do końca. I jesteś usprawiedliwiony przez tą wiarę. I tą sprawiedliwość doniesiesz do końca. I nie ma się w ogóle się nie ma czym przejmować, że mi się może nie uda. Nie uda ci się, jak zdecydujesz, jak się wyprzesz ojca twojej wiary. Jak się wyrzekniesz Jezusa, to się nie uda. Ale nikt normalny nie wyrzeknie się Jezusa. Sprawcy i dokończyciela wiary. Zbawiciela, największego, wiecie, wojownika i króla i największego, tego, który dokonał największego dzieła na świecie. Największego zwycięstwa. Nie wiem, co by musieli mi obiecać. Cały świat nie jest tego wart, wiecie. Co mówi, że jakbyś pozyskał cały świat, a szkodę poniesiesz na duszy, to jest bieda. Co mi z całego świata? Po co mi cały świat? Jak to jest przeznaczone, wiecie, na dzień sądu, na dzień ognia? To jest jak drewno. To jest jak kubka drewna, z której nic nie zostanie. Zostaną ci, którzy wierzą i będzie nowa ziemia i nowe niebo dla nas. Wiecie, jest taka sytuacja, że to, na co patrzę, to reprodukuje. Jakub był oszukiwany przez swojego teścia Labana. Kilka razy był oszukiwany. Laban oszukiwał go, dlatego że wiedział, że jak Jakub jest w jego rodzinie, to błogosławieństwo przychodzi. Mnóstwo, wiecie, kóz się rodzi. Mnóstwo. I przychodzi błogosławieństwo. I pewnego razu oni się dogadali tak. Jakub z Labanem. Łaciate będą moje, a takie, wiecie, niełaciate będą twoje. I Jakub ponoć tam gdzie kozy przychodziły się parzyć, gdzie piły wodę, on zrobił tak, że powkładał tam pręty drewniane i ponacinał na nich kreski.
powycinam na nich jakieś paski. I one patrzyły na to, parzyły się i rodziły się łaciate. I zawsze rodziły się łaciate. I w ten sposób Jakub wzbogacił się. I wiecie, prawda z tego jest taka, że reprodukujesz to, na co patrzysz. To, na co patrzysz oczami wiary, to zbliża się do ciebie i rodzi się dla ciebie i dla mnie, dla nas. To, na co patrzę, to, co widzę. To, co widzę oczami wiary, to, czego jeszcze nie widzę fizycznymi oczami, ale to, co widzę oczami wiary. A co widzę? Widzę obietnicę. Widzę obietnicę. I to jest wiara zrodzona przez Ojca. To jest wiara zrodzona przez Jezusa. To, czego jeszcze nie ma, czego nie widzimy, ale czego się spodziewamy. I to się staje. I to się dzieje, bo to są obietnice. Przez naszą wiarę przyciągamy paczkę i zbliżamy się do tej paczki, do tego pakietu. Do tego pakietu, w którym jest zwycięstwo nad grzechem i nad światem. I obietnica uwalniania ludzi przez Ewangelię, zradzania ich, przez Ewangelię, uzdrawiania, uwalniania ich od oszusta, od chorób. To jest wszystko w pakiecie. W pakiecie brane przez wiarę. Dlatego będę modlił się o ludzi, nawet jeśli nie będą uzdrawiani, będę ich uzdrawiał. Nawet jeśli nie będą uzdrawiani, będę modlił się o ich uzdrowienie. Nawet jeśli tego nie będę widział. I wierzę w to, że kiedyś to, co jest duchowe, spotka się z tym, co jest fizyczne. I to się zacznie dziać w wielkiej mocy. Bo tak się działo w Kościele Dziejów Apostolskich. I nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby to się zaczęło dziać w Olsztynie. Żadnych. Dlatego, że ta księga się nie skończyła. Uczniowie się nie skończyli. Uczniowie trwają. Jezus dalej zradza w nas wiarę. Wiarę do rzeczy ponadnaturalnych. Jesteśmy ponadnaturalni. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. My nie jesteśmy naturalnymi ludźmi. My jesteśmy ponadnaturalnymi ludźmi. Jezus wszystkich rzeczy dokonał przez wiarę. Przez taką wiarę. Odebrał słowo, odebrał obietnicę. Ten będzie uzdrowiony. Ten. Dobrze, Ojcze. Idę. A być może nie było takiego objawienia, kto będzie uzdrowiony, tylko było słowo. Idź, będziesz niweczył dzieła diabelskie. I szedł. I co zobaczył dzieło diabelskie, to zniweczył. Odpuszczał grzechy tym, którzy byli skruszeni, złamani. Uzdrawiał każdego chorego i uwalniał każdego opętanego. I wierzę w to, że to jest obraz dla Kościoła. Wierzę w to, że patrząc oczami wiary w ten obraz, spotkamy się z tym obrazem i ten obraz stanie się rzeczywistością. Mam tu jeszcze parę fragmentów do przeczytania. Gdzie Jonatan pewnego dnia, to jest napisane w Księdze Samuela, 14 rozdział, strona 309, jak ktoś chce. Pewnego dnia wyszedł ze swoim gierbkiem naprzeciw czatom filistyńskim. Król i 600 wojowników spoczywało sobie pod jabłonią granatu. A Jonatan mówi, zróbmy coś. Zróbmy coś, może Bóg będzie z nami. Wyszli przeciwko czatom filistyńskim.
Otóż pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swego gierka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Jeden człowiek, wierny mu giermek, mówi: zróbmy coś, gdyż Panu nie trudno wybawić. Wiecie, jak stare przymierze, jak w Starym Przymierzu czytamy, że Bóg wysyłał na wojnę Izraela przeciwko jakiemuś królestwu, to dzisiaj rozumiemy to, że Bóg wysyła nas na wojnę przeciwko królestwu ciemności. Dlatego, że człowiek został oddzielony od grzechu i nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z mocami ciemności. I jak czytamy, że Bóg posyłał Izraela do walki, to Izrael miał pokonać królestwo ciemności. Wtedy fizycznie, a dzisiaj my to rozumiemy w sposób duchowy. Bo to są cienie, a dzisiaj jest rzeczywistość. I dzisiaj walczymy z rzeczywistością duchową. Dlatego, że Bóg oddzielił grzesznika od grzechu. I my nie mamy niweczyć grzesznika. My mamy niweczyć grzech i dzieła diabelskie, które sprawiają, że człowiek jest poniewierany, poniżany, złamany, że jest alkoholikiem, że jest narkomanem. To mamy niweczyć. To, co sprawia, to, co człowieka niszczy. Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeżeli zawołają na nas: stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą: podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Ciekawe sobie znak wymyślili, prawda? Po prostu wymyślili sobie znak. Ale słowo mówi, że Bóg potwierdza słowo swojego sługi i radę swojego posłańca. Więc jak Boży sługa zwraca się do mocy ciemności, to Bóg potwierdza słowo Bożego sługi. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a filistyńczycy rzekli: oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali, i odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka: podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swego giermka: chodź za mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Wiecie, on się wspinał na urwisko, żeby podejść do tych czatów. A giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim dobijał ich. Wiecie, demony padają pod ciosami człowieka, który ufa Bogu. A giermek człowieka, który ufa Bogu, dobija te demony. Tak ja to rozumiem. Tak ja rozumiem słowo. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników, także ludzi z czatów i łupieżców ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Wiecie, mnóstwo jest takich historii, kiedy jeden człowiek rozgramiał, wiecie, całą armię, albo niewielu rozgramiało wielu. Wiecie, co nam to mówi? To nam to mówi, że upadła, wiecie, chatka Dawida. Będzie panowała przez wiarę, podniesie się przez wiarę i będzie panowała nad mocami ciemności.
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą i powołuje nas do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Abyśmy chodzili w zwycięstwie. Abyśmy patrzyli na Jezusa i mówili, ja jestem taki sam. Patrzysz na Jezusa, czytasz o Jezusie i mówisz, jestem taki sam. Jestem do tego powołany, bo tak mówi obietnica. Bo Jezus powiedział, większe rzeczy będziecie dokonywać niż ja dokonuję. Bo ja idę do Ojca. Potem powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. A potem powiedział, poczekajcie trochę w Jerozolimie, bo stąpi na was Duch Święty i Jego moc. I weźmiecie tę moc i pójdziecie. I wzięli i poszli i zaczęło się dziać. I zaczęło się dziać. Wiecie, jesteśmy przeznaczeni do ojcostwa, aby przekazywać taką wiarę. Zwycięską wiarę. Wiara, która zwycięża wszystko w imieniu Jezusa. Wszystko, co pochodzi z królestwa ciemności diabelskiej. Jesteśmy zrodzeni do tego. Taka wiara jest zrodzona w nas. Taką wiarę Jezus sprawił i taką dokończy. Taką chce dokończyć przynajmniej. Taką chce rozwinąć, jeśli jej nie ma, i taką chce dokończyć. Żeby Kościół był jak lwica. Wiecie, jak lew zaryczy, to się skóra jeży. To ciarki człowieka przechodzą. Wiecie, jak lwica zaryczy, to mają ciarki przechodzić w rzeczywistości demonicznej. Tam mają im ciarki biegać po grzbiecie. Włosy mają im się jeżyć i strach ma paść na nich. I oni mają wiedzieć, że koniec ich jest blisko. Te sfery demoniczne mają o tym wiedzieć. Ale to się bierze przez wiarę. Przez wiarę w obietnicę. To jest zwycięska wiara. To jest to, czego nie widać. To jest pewność tego, czego nie widać. Liście do Hebrajczyków. Momencik. Liście do Hebrajczyków jest taki rozdział o bohaterach wiary. Bohaterach wiary. Wiecie, uwielbiam ten rozdział. Uwielbiam ten rozdział. Bohaterowie wiary. Przez wiarę wspomniał 11. Liście do Hebrajczyków, 11 rozdział. 22. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Oni wyszli za 400 lat. Ta wieść była przekazywana z pokolenia w pokolenie. Ta historia o Józefie była przekazywana z pokolenia w pokolenie. On wiedział, że oni wyjdą z tego miejsca, bo Bóg im obiecał lepsze. Nie wiedział kiedy, ale był pewien, że wyjdą. I powiedział im, zabierzcie moje kości, jak pójdziecie. Bo nie chcę nawet, żeby moje kości zostały w Egipcie. Którzy przez wiarę podbili królestwa. 32. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, mówi Paweł. Zabrakłoby mi czasu. Gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość i otrzymali obietnicę. Przez wiarę otrzymali obietnicę i zamknęli paszczę lwom. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężami na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska przez wiarę.
w niewielu poszli, bo Bóg im powiedział, wydaje ich w wasze ręce. Bóg powiedział do Izraela, wydaje Jerycho w wasze ręce. Ziemia kananejska należy do was. Wiecie, ja rozumiem ziemię kananejską jako naszą duszę, w której pokonujemy przez wiarę w obietnicę wszystko, co ona zaczerpnęła ze świata. Wszystko, co wsiąkło w moją duszę ze świata. Ja mam wszystko pokonać i jestem powołany do tego, żebym wszystko pokonał. Na początku zaczynam od mojej duszy. To są takie ćwiczenia. Myślę, że później są większe rzeczy. Wiecie, co powiedziała ta kobieta? Wiecie, to było warowne miasto. Potężne mury. Potężne mury. A Bóg im powiedział, że mają chodzić w kółko. Ileś tam razy. A jak Rahab spotkała wywiadowców, to powiedziała, że słyszeli, co wasz Bóg uczynił w Egipcie. I co uczyniliście królom, którzy nie chcieli was przepuścić przez swoje ziemię, jak szliście do obietnicy. Słyszeliśmy o tym. I mówi, i padł na nas strach. I wszyscy się was boją. Wiecie, co to znaczy? Że rzeczywistość demoniczna jest pełna strachu przed prawdziwą wiarą Kościoła, wierzącego człowieka. Demoniczna rzeczywistość się trzęsie ze strachu. Dlatego Jezus wyszedł z góry, ze spotkania z Ojcem, to demony zaczynały się trząść w ludziach. I mówiły, co my mamy z Tobą, święty Boży Synu, czemu przyszedłeś? Męczyć nas przed czasem. Myślałem, że jeszcze mają trochę czasu. Oręż, z którym walczymy, nie jest cielesny. Oręż, z którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim unicestwiamy wszelkie złe zamysły i wszelką pychę, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Orężem, wiecie, Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego, mieczem słowa i mocą Ducha. To, co wiemy i to, w co wierzymy. To, co widzimy przez wiarę. Na koniec przeczytam jeszcze definicję tej wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pewnością tego, czego się spodziewamy. Ja spodziewam się wielkich rzeczy. Spodziewam się wielkich zwycięstw. Wielkich zwycięstw się spodziewam i mam zamiar praktykować wielkie zwycięstwa. Być może od małych rzeczy. Ale wiecie, wielkie zwycięstwo przychodzi przez wiarę i to musisz zrobić. Tak jak Abraham zrobił coś. Tak jak Abraham nie czekał, że to się samo stanie. On wiedział, że musi podejść i że musi coś zrobić, bo jest obietnica, więc trzeba coś zrobić. Więc jeżeli jest obietnica deptania i niszczenia dzieł diabelskich, to trzeba podejść do tej rzeczywistości i coś zrobić. Czy do jakiegoś człowieka trzeba podejść i trzeba coś zrobić. Trzeba położyć rękę i powiedzieć w imieniu Jezusa. Wol. Czy coś widzę, czy nie widzę. To jest pewność tego, czego jeszcze nie widzę. Amen. Niech nas Pan błogosławi.